Niosąc radosną nowinę i krzewiąc uniwersalne wartości braterstwa i pokoju. Szanowna Pani Burmistrz, my, zuchy i harcerze, przynosimy dziś do naszej społeczności betlejemskie światło pokoju, które z groty narodzin Zbawiciela w Betlejem roznoszone jest do wszystkich ludzi. To światło jest znakiem nadziei, braterstwa, jedności i pokoju między narodami. W tym roku hasłem przewodnim betlejemskiego światła pokoju są słowa. Światło, które daje moc. Niech betlejemskie światło pokoju będzie dla Was wszystkich niewyczerpanym źródłem wrażliwości i mocy do czynienia dobra z naszej codzienności. Niech to światło przypomina wszystkim o wielkiej miłości Boga do każdego człowieka. Dziękuję za światło pokoju. W imieniu naszej społeczności odbieram je z poczuciem wielkiej odpowiedzialności. Niech ten moment odpalania światła będzie dla każdego z nas momentem powstrzymania złości i gniewu, pojednania ze sobą i innymi. Każdy z Was, drodzy mieszkańcy, może to światełko odpalić i zabrać je do swojego domu. Zuchy i harcerze z Łowczowa zaśpiewają dla nas jeszcze kolędę. Nic nami zamieszało,
Dziwiliśmy się sami, że w namiocie z harcerzami światło z Betlejem, nową światu da nadzieję. Pokoju płomy niech ogrzewa nas. Światło z Betlejem, nową światu da nadzieję. Pokoju płomy niech ogrzewa nas. Bratnie słowo sobie daję, że pomagać będzie wzajem. Duch duchowi, duch nie druh. Hasło znaj, czuj, duch. Światło z Betlejem, nową światu da nadzieję. Pokoju płomy nie ogrzewa nas. Światło z Betlejem, nową światu da nadzieję. Pokoju płomy nie ogrzewa nas. Przy wigilijnym stole jest miejsce dla każdego. Jest miejsce również dla nieobecnych. To puste miejsce przeznaczone jest dla niespodziewanego gościa. Ale jest też miejscem pamięci o tych, którzy odeszli, a którzy byli dla nas ważni. To miejsce dla tych, którzy z różnych powodów nie mogą usiąść z nami do wigilijnego stołu. Puste miejsce wyraża naszą pamięć o nich i bliskość, której potrzebujemy.